Zbieraliśmy się często grupami, nawet tak było, że i po 10, po 12, w mieszkaniach, jeśli to była zima, latem czy na trawie, na różnych łączkach, czy po prostu na rogu ulicy. Spacerowaliśmy, za nami zawsze cała chmara młodzieży, dzieciaków, słuchając piosenek, przebojów i ballad przedmieściowych. Jest to postać niezwykle ważna dla polskiej kultury po prostu i tradycji. Myślę, że Grzesiuk na przestrzeni lat zainspirował bardzo, bardzo wielu ludzi. Pamięć ludzka to jest najpiękniejszy pomnik, jaki mógłby sobie zażyczyć każdy twórca. Dzięki Grzesiukowi mamy jakąś tożsamość, znaczy, że jeżeli mamy się do czegoś odwoływać, jakieś coś, z czegoś tę tożsamość budować, to myślę, że w dużej mierze to są właśnie jego opowieści, te o przedwojennej Warszawie i te muzyczne, ale też te, które są literackie. Wróciły wspomnienia z dzieciństwa. Bo jak wziąłem ją do ręki, to sobie przypomniałem, że ja tą bandżolkę już 50 lat temu, albo trochę więcej, już miałem w ręku. Grzesiuk chodził po poszczególnych barakach i śpiewał. W każdej sytuacji, w której się znalazł, znakomicie bronił się właśnie i poczuciem humoru, i optymizmem, i jeszcze w tym wszystkim potrafił pomóc drugiemu człowiekowi. I on tak żył do końca. Jakby z jednej strony z tym honorem, z całą tą jakby twardością, hardością, postawą, charakternością. Myśmy mieli całą masę takich wspólnych rzeczy. A tam, gdzieśmy się różnili, to Stasio mówił krótko: jak cię dwa razy walnę, to będę odpowiadał za znieważenie zwłok. Klawo, jadziem.